Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Panie, do kogo pójdziemy? Można mieć różne problemy, jak się żyje, jak się jest w kościele na porannej mszy świętej. Czy masz dzisiaj jakiś problem? Coś może chodzi po twojej głowie? Coś cię frasuje? Nad czymś się zastanawiasz? Jaki jest problem, który dzisiaj masz? W psalmie 116, który dzisiaj słuchamy, jest również psalmista, który ma problem. Jaki ma ten psalmista problem? Jego problemem jest to, że przyszedł do świątyni podczas uroczystego nabożeństwa i czuje w sobie wielką bezsilność. Jest tym, który nie jest w stanie zrobić tego, co by chciał, co by pragnął. Jest ograniczony. Ma w sobie głębokie pragnienie, aby, uwaga, podziękować Panu. I nie wie, jak to wyrazić. Otrzymał bardzo wiele i jego wdzięczność jest niewspółmierna do tego daru, który Bóg mu dał. Słyszeliśmy, jak dzisiaj trochę o tych darach mówi: ty rozerwałeś moje kajdany. Ty jesteś tym, który okazałeś mi łaskę. I czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Siedzi psalmista w świątyni i nad tym myśli. Często w naszym życiu jest tak, że żyjemy od problemu do problemu. Coś się stało, potem coś się rozwiązało. I jak ja potem żyję? Czy ja dziękuję Panu za to, co już otrzymałem, że Bóg rozerwał moje kajdany? Czy czasem jest tak, że przychodzi nowy problem, znowu nad tym myślę i przychodzę po to, aby to Bogu oddawać? To też jest dobre. Ale powinien być w nas moment w naszym życiu tego pytania: cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Dzisiaj jako refren psalmu śpiewaliśmy te słowa. Cóż ja dam Panu za to, co mi dał? Czasami człowiek może wiele otrzymywać, zobaczyć jeden cud, drugi, trzeci, ale może nie poznać, może nie uwierzyć i może nie dziękować. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie mówią, Szymon Piotr mówi: Panie, do kogo my pójdziemy? My poznaliśmy to, co Ty robisz. Zobaczyliśmy te cuda, które dokonujesz. Uwierzyliśmy, dlatego jesteśmy przy Tobie. Któż więcej dla nas zrobił? O tych cudach słyszymy dzisiaj w historii Piotra. Widzimy, jak jest człowiek, który jest sparaliżowany od 8 lat w łóżku. Eneasz, 8 lat sparaliżowany. Jak ktoś
leży w chorobie, w gorączce parę dni, wie, jak cierpi z tego powodu. Są osoby, które są przewlekle chore i leżą też rok, dwa, trzy. Rodzina wie, co to znaczy mieć osobę chorą. 8 lat. Przychodzi Piotr i mówi do niego: wstań i zaściel swoje łóżko. Jezus Chrystus cię uzdrawia. Trzeba mieć odwagę, żeby w ogóle wtedy zacząć próbować wstać. Trzeba uwierzyć w to, że Bóg może dotknąć mojej niemocy. I to się dokonuje. Eneasz wstaje. Jest potem kolejne spotkanie. Jest dziewczyna, Talita, do której przychodzi Piotr. Kobieta, która umarła, dziewczyna. Bardzo dobrze żyła. Czy to jest tragedią, że umarła? I tak, i nie. 99 lat, wczoraj odwiedzałem jednego z naszych parafian, świetnie się czuje. Z komunią chorych przyjmuje, chodzi, podziwiam jego zdrowie. Ale każdy z nas też tak myślę ma, już od pewnego wieku tak mamy, że coś nas strzyka, boli. Gdybyśmy mieli świadomość, że tak jeszcze pociągniemy długo, 100-200 lat, to jest kiepska perspektywa z tym bólem, z tym cierpieniem. Słabo by było zostać i się męczyć. Dlatego też błogosławieństwem jest to dla nas, kiedy odejdziemy z tego świata. Kiedy Bóg, spotkamy Boga, nasze problemy się skończą, rozwiążą może te, o których teraz myślisz, z którymi sobie nie radzisz. Śmierć nie jest perspektywą trudną. Może trudniejszą perspektywą jest to, gdybyśmy musieli tutaj i kolejne lata być, wtedy, kiedy nasze zdrowie się psuje, a nasze problemy coraz bardziej narastają i przez to nam włosy wypadają z głowy, siwieją i inne rzeczy się dzieją. Ale mimo wszystko Bóg też jest w stanie dokonać tego cudu. Wskrzesić przez Jezusa Chrystusa w Jego imię. Tabito, wstań. I ona wstała. I ci, którzy byli, którzy to widzieli, poznali, uwierzyli, ale też i ci, którzy otrzymali tę łaskę, dziękowali. Czego Bóg dokonał w twoim życiu już? Co poznałeś? Byli apostołowie, którzy, jak słyszymy dzisiaj, jak mówi Chrystus, zobaczyli cuda Jezusa. Zobaczyli rozmnożenie chlebów na przykład. Ale Jezus mówi im: ja jestem prawdziwym pokarmem, chcę dać wam jeszcze więcej. Oto Bóg będzie przychodził na ziemię. Ja będę wam dawał prawdziwy pokarm. Moje ciało, moją krew. Zobaczyli cuda, ale nie uwierzyli. Zaczęli niektórzy z nich odchodzić. Jezus też im zostawił tę wolność. Dzisiaj Pan przychodzi do nas, aby nam przypomnieć to, co dokonał w naszym życiu. Ile Bóg w twoim życiu dokonał cudów już. Czy to sprawiło, że uwierzyłeś i masz mocną wiarę? Czy to sprawiło, że dzisiaj siedzisz i jednym z twoich problemów jest to, że nie wiesz, jak Bogu podziękować? Czy masz w życiu ten problem jak psalmista? Czym się Panu odpłacę? Psalm 116. Za wszystko, co mi wyświadczył. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana. Będę wierny Panu przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. On jest gotowy dać swoje życie Panu. Chce Mu coś oddać. Bóg oddał dla Niego życie. To już wiemy w Jezusie Chrystusie. Psalmista jeszcze tego nie wie, ale wie, co Bóg dla niego zrobił. Wie, że go wyzwolił. Czym się Panu odpłacę? Za wszystko, co mi wyświadczył. Cóż oddam, Panie, za Twe wszystkie dary? Niech to będzie problem naszego dnia dzisiejszego. Gdybyśmy chociaż raz przyjęli na świecie, na ziemi komunię świętą, to już byłby powód, żeby przez całe życie wielbić Pana, że mieliśmy możliwość przyjąć Boga, który stworzył ten wielki świat i nas do swojego serca. Pamiętajmy o dzieciach, które pierwszy raz przyjmą Pana Jezusa już jutro. Módlmy się za nich, za księdza Zbyszka, który przygotowuje te dzieci. A my bądźmy wdzięczni za to, że tak jak Matka Boża, która nosiła Jezusa pod swoim sercem, i my dzisiaj możemy Go przyjąć do naszego życia w Komunii Świętej. Jest to wielki dar na ten dzień. Cóż oddam Tobie, Panie, za wszystko, co mi wyświadczyłeś. W tę pierwszą sobotę miesiąca
Teraz będziemy adorować Chrystusa i w naszych sercach po mszy świętej, ale również w Najświętszym Sakramencie. Wszystkim życzymy dobrego dnia i wraz z grupą Ojca Pio zawieziemy Was, Wasze intencje, intencje naszej parafii do domku, który był w Nazarecie, do kopii tego domku, który jest w Gołębiu, pielgrzymując dzisiaj z parafią, z grupą Ojca Pio właśnie w to piękne miejsce. Pozdrowimy też księdza rekolekcjonistę, który w Adwencie tutaj nam głosił od Was. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Odbawca kością głowowodnaczki, co lud do nieba wios biedzier bram, gnój srogi męka wiewe werniki, najdziwę pomoc zewewewewejni nam, jednemu trójcy, chwała Wakczyziem, niech będzie chwała w każdy czas, niech on wie czystym, żeby byciem z tym, bo i czy wyżynie rajkiej darzy nas. Amen. Litania loretańska do Najświętszej Marii Panny. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno Naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pociecho migrantów, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych, Królowo aniołów, Królowo patriarchów, Królowo proroków, Królowo apostołów, Królowo męczenników, Królowo wyznawców, Królowo dziewic, Królowo wszystkich świętych,
Królowo bez mazy, pierworodnej poczęta. Królowo w niebo wzięta. Królowo różańca świętego. Królowo rodzin. Królowo pokoju. Królowo Polski. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Raduj się i wesel, Panno Mario, alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa świętego Bernarda, pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. To ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno, nad Pannami i Matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Święty, 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 święty zawsze święty. Jezu, jesteś w niebie powojenkiem, przy najświętszym sakramencie. Święty, 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 święty zawsze święty. Święty, 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 święty zawsze święty. Jezu, jesteś w niebie powojęcie, przy najświętszym sakramencie. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Weselcie się, królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła, martwy to Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie bebie, proś go za nami, Otcze bebie, byśmy się też tam dostawali i
na wiek wieków śpiewam Ani. Alleluja, alleluja.